Hej, skoro to oglądacie, to prawdopodobnie jesteście ciekawi, jak wygląda moja toaletka na zewnątrz i w środku. Żeby nie było nieporozumień, nie robię tego, żeby się chwalić kosmetykami, tylko byliście ciekawi, jak to u mnie wygląda. Meble są nowe i nie mam jeszcze tam wszystkiego dobrze zorganizowanego, w szafkach nie mam przegródek i jeszcze będę tam sporo zmieniać, ale to może zająć miesiące, dlatego teraz nagrywam taki wstępny filmik. Aktualnie też staram się wykończyć chociaż część kosmetyków, dlatego pod koniec roku może nagram już update. A teraz zapraszam do oglądania. Toaletkę mogliście już zobaczyć w room tourze, do którego link macie w opisie. Ta toaletka to też moje biurko, dlatego kosmetyki trzymam tylko po prawej stronie i w trzech górnych szufladach w komodzie. Lusterko, tak jak i meble, są z IKEA, więc pewnie dobrze je znacie. Obok mojej porannej kawy jest mały organizer na kosmetyki. W środkowej części mam waciki i dwie wysuszone różyczki. Trzymam tu część moich pomadek, głównie te, które chcę wykończyć i te, które chcę używać częściej. Z przodu, obok pomadek miniaturek, jest moja ulubiona Lasting Finish z Rimmela. Trzymam tu jeszcze pęsetkę i wszystkie moje pędzelki. Przejdźmy do szuflady. Tu trzymam kosmetyki, które używam na co dzień i chcę je mieć pod ręką. Z tyłu za organizerem mam jeszcze trochę miejsca, więc trzymam tam takie rzeczy jak dezodorant, lakier do włosów czy balsam do ciała. Pomiędzy częścią papierniczą a kosmetyczną jest spray utrwalający makijaż. W jednej z czterech małych przegródek trzymam róże z Vibo, które są już na wykończeniu. Dalej mam eyeliner w żelu i złoty cień do oczu w kamieniu, za którym za bardzo nie przypadam, ale trzymam go tu z nadzieją, że nie zmarnuje się gdzieś na dnie w szafce. I trzymam tu też gąbeczkę, która akurat jest świeżo zmoczona, ale zazwyczaj idealnie pasuje do tego miejsca. Zaczęłam częściej używać rozświetlacza, dlatego trzymam go pod ręką. A pod nim jest mój ulubiony puder. W kolejnej części trzymam wyczyszczoną szczoteczkę po zużytym tuszu, którą rozczesuję rzęsy albo brwi. Najprostszą zalotkę i tusz z Lalux. To firma, którą zazwyczaj można znaleźć w marketach typu Lidl czy Biedronka i to nie zawsze, ale sprawdzają się zaskakująco dobrze. Ta ma dużą szczoteczkę, więc może nie wszystkim przypadnie do gustu, ale to aktualnie mój ulubiony tusz. Z tyłu trzymam aktualnie używane podkłady. Matte finish z natury, ma bardzo delikatne krycie, ale naturalnie wygląda i używam go od lat. A Stay Matte z Rimmela używam zazwyczaj w formie korektora, bo jest bardzo ciężki. Obok jest też korektor z Oriflame do mniejszych niedoskonałości i bronzer z Honolulu. Bardzo przyjemnie się go używa i nie jest drogi, ale ma dla mnie zbyt ciepły odcień, więc jeśli polecacie jakiś bronzer, to możecie mi o nim napisać. W ostatniej przegródce trzymam jeszcze paletkę ze Slika. Zazwyczaj wolę pojedyncze cienie, ale ta paletka ma wszystkie kolory, które używam na co dzień, więc bardzo ją lubię. Brwi zazwyczaj wypełniam cieniem z Avonu. Dla mnie jest idealny, bo ma delikatne krycie, ale wosk akurat w moim przypadku się nie przydaje, bo nic nie utrzymuje na miejscu. Kosmetyki trzymam w trzech górnych, wąskich szufladach komody. Na razie podzieliłam wszystko na kategorie, ale jeszcze brakuje mi przegródek, żeby to wszystko było bardziej uporządkowane. Kosmetyki po prawej możecie w większości kojarzyć z filmiku o pielęgnacji cery. Z tyłu trzymam jeszcze mgiełki. Są schowane, bo zazwyczaj jednak używam je w lato. W pierwszym koszyczku trzymam podkłady. Te trzy akurat są w tej chwili dla mnie za ciemne, więc w szufladzie czekają na słońce. Obok schowane są też rzadziej używane przeze mnie korektory. Natomiast w drugim koszyczku jest jeszcze kilka róży i jakiś ciemniejszy puder. Druga szuflada mieści same produkty do oczu i muszelki z wakacji.
Na samym przodzie są kredki. Po lewej jakieś kolorowe, a po prawej stronie same czarne kredki i eyelinery. W kartonowym pudełku są tusze do rzęs, m.in. dwa z Laluxe. Ten różowy ma już mniejszą szczoteczkę od czarnego. Był moim największym ulubieńcem zeszłego roku, ale już nigdzie nie mogłam go znaleźć, więc dajcie znać, jeśli gdzieś go kupicie. A dla fanów dużych szczotek Avon Super Shark. Ich w czarnym i w brązowym kolorze świetnie się sprawdzały. Mam też wersję wodoodporną, ale ma już inną szczoteczkę i nie jest aż tak dobry. W tym samym pojemniku, co w zeszłym roku, są cienie do oczu. Głównie pojedyncze. Mam tu też cień Skobo, którym ostatnio zaczęłam wypełniać zewnętrzną część brwi. Z tyłu są jeszcze jakieś małe paletki, a za pojemnikiem trzy większe, które już nigdzie się nie zmieściły. Jeśli chodzi o ostatnią szufladę, którą Wam pokażę, to dużo się tu dzieje. Na przodzie trzymam rzeczy, które biorę ze sobą wychodząc z domu. Więc obok słuchawek czy kluczy jest Carmex i puder, taki sam, jaki Wam pokazywałam wcześniej. Na lewo są kredki i konturówki do ust. Inglot, Kobo, Max Factor, Avon, ze wszystkich jestem bardzo zadowolona i ostatnio niemal całkowicie odstawiłam pomadki na koszt kredek. Obok pojemnika z lakierami i akcesoriami do paznokci jest reszta pomadek. A w tym pudełeczku z tyłu trzymam balsamy do ust i kilka błyszczyków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.